drugi dzień pobytu na Mazurach w poszukiwaniu skarbu dla naszego zdrowia, skarbu dla regionu, skarbu dla Polski, można by powiedzieć śmiało Europy, bo jest to bardzo specyficzny gatunek ryby, niezwykle cennej i dla bioróżnorodności, żeby ona występowała w jeziorze, mimo tego, że wędkarze być może nie łowiąc jej na wędkę, nie doceniają jej albo nie szanują w pewien sposób, nie wiem, nie fiksują się po prostu na tej rybie, może tak, ale dla jezior, dla życia jezior, dla biologii jezior, tak. Potem dla nas, dla ludzi, dla rybaków, dla produkcji tej ryby, ponieważ rybacy w zasadzie wykorzystują jej ten gatunek, odławiając ryby, które za rok i tak by zginęły w naturze po prostu. Taka jest sytuacja. To jest ryba, która bardzo, bardzo krótko żyje. Więc jedziemy w poszukiwaniu... Nie szukać, ją goni. Jedziemy na kolejne jezioro. Dzisiaj będziemy wstawiać z rybakami sieci, żeby mieć te kilka dni dosłownie w roku, kiedy ona jest gotowa, żeby oddać ikrę. Głównym czynnikiem jest temperatura. Jeżeli jest radził poniżej ilu już? 7 stopni? Tak, od 7,5 stopnia ona zaczyna podchodzić do tarła. Przedstawiam Radka, chyba już gdzieś na jakimś materiale go przedstawiałem. Wtedy ogolony był. Tak. Ja też się wystylizowałem na rybaka, żeby tutaj przyjechać. Trzeba, to nie tylko, że się nakręci materiał, trzeba się wczuć troszeczkę w rolę, przespać dwa dni w lesie. Tak. Nad jeziorem. I wymarznąć przede wszystkim. I wymarznąć na łódce, żeby poczuć klimat Mazur. Ale poważnie, szukamy się lawy. Jedziemy na drugie jezioro wczoraj. Jezioro Ołów w Rynie, miasto Ryn. Jezioro Ołów, tak. W Rynie. Wczoraj na pół kilometra sieci, uwaga od razu zaznaczona, bardzo wielka, wstawionej w miejscach, gdzie tylko można się spodziewać sielawy. Tak. I w zasadzie tak faktycznie było mocku, tak. Kilka płotek, które zostały wyrzucone z powrotem do wody. Jest to selektywne szukanie ryby. Wykorzystywani są do tego rybacy, którzy znają jezioro, przynajmniej mają kilkanaście lat doświadczenia, kilka na danym zbiorniku, żeby wiedzieć, gdzie ta ryba po prostu się porusza i jest. No i po to właśnie, żeby te kilka dni wykorzystać do tego, żeby odzyskać jednak tą ikrę, celowo podkreślam, odzyskać, prawda? Tak, tak. I wsadzić do specjalnych słojów wajsa, po to, żeby w warunkach już laboratoryjnych, można powiedzieć, wylęgarniczych, w kwietniu zarybić po prostu. W kwietniu wpuścić wylęg, który w warunkach naturalnych miałby bardzo nikłe szanse. Wręcz zerowe. Przeżycia, tak, w dzisiejszych czasach wręcz zerowe, niestety. W warunkach naturalnych, w czystych jeziorach, jedna sielawka jak składa ile ziaren? Około 3000. Około 3000 ziaren ikry. No to z 1000 dosłownie kilka sztuk, oby, to już by było dobrze, się wylęgło. Tak, a co tu jeszcze mówić, żeby dożyła do wieku, że oddaje sama ikrę, nie? Dlaczego tak jest głównie? Wiemy, że głównie natura już to tak sielawę niestety wyposażyła. Ale w dzisiejszych czasach co ma znaczenie? W dzisiejszych czasach to wszystkim wpływ człowieka, czyli przyspieszona eutrofizacja, czyli starzenie się jezior wpłynęło na to, że wręcz cała populacja sielawy w Polsce jest utrzymywana tylko już dzięki zarybieniom, ponieważ wpływ eutrofizacji, czyli tego, że jeziora się strasznie postarzały, ich trofia się wielokrotnie zwiększyła przez to, że kilkanaście lat temu bez żadnych wyobraźni nawoziliśmy łąki azotami różnymi. Nie było oczyszczalni ścieków. Przyspieszyła się eutrofizacja, zaczęły się te jeziora zamulać. A sielawa ma specyficzne tarło, składa ikrę na twardym dnie, potrzebuje tego twardego dnia, ponieważ się to jajeczko inkubuje prawie 5-6 miesięcy nieraz w głębokich jeziorach. Jeżeli nie ma twardego, czystego dna,
a jest zamulone, to ta ikra po tygodniu, dwóch już jest martwa. Od samego uduszenia, zamulenia, do tego różne bezkręgowce drapieżne tą ikrę zjadają, że naprawdę jest bliska zeru sukces rozrodczy sielawy. Dlatego teraz człowiek zniszczył jej, można powiedzieć, przyspieszył zniszczenie tarlisk, więc teraz tylko dzięki człowiekowi ona będzie funkcjonować i inaczej występować w tych jeziorach naszych, nie? Czyli to jest takie jakby wykorzystywanie tego jej krótkiego życia, specyficznej dosyć ryby, bo ryby z rodziny ryb łososiowatych. Tak, bardzo poszukiwanej. Mimo tego, że w jeziorach występuje, zupełnie inaczej wygląda niż łosoś czy pstrąg. Taka pyszna ukleja, można powiedzieć. Nie? Oj, na no, słodkowodny śledź. Dużo pyszniejszy. Nie porównałbym do tego. Ale nie chodzi o nie ma skali, której można by porównać sielawę. Umówmy się wszyscy tutaj jednoznacznie. Tak. Ile by nie było zawsze, jeżeli chodzi o Mazury, w smażalniach, we wszystkich restauracjach i tak dalej, to wszystko pójdzie na sprzedaż, na talerz, na smażalnię. Jest tak poszukiwana taką rybą, jest tak smaczna po prostu, a Mazury z tego słyną, jakby nie patrzeć, z sielawy właśnie. To prawda, nie? Sielawa wymaga bardzo głębokich jezior, bardzo czystych jezior. Natlenionych tutaj. Tak. Zimnych, gdzie występuje bardzo, bardzo dużo zoo i fitoplanktonu. Chociaż sielawa głównie na zooplanktonie, nie? Ewentualnie w tych larwalnych stadiach, gdzieś tam jakieś fito tam się może zdarzyć. Czyli ja uważam, i tak uczę dzieci w szkołach, że jest to gwarant zdrowej ryby. Na pewno. Bo nie pobierze pokarmu w zasadzie z powierzchni, nie pobierze pokarmu z dna. Nie można powiedzieć, że śmierdzi mułem, jak to się mówi o niektórych rybach, ponieważ jest to ryba właśnie występująca w czystych jeziorach, więc tam nie ma prawa niczym śmierdzieć i tak dalej. Nie jest drapieżnikiem, który zjada inną rybę, która by mogła przebywać w strefach przydennych coś. Tak, sobą tuczy potężne drapieżniki, bo jest przysmakiem dużego konia i dużego szczupaka. Nie ma metali ciężkich, raczej. Raczej nie. Nie, bo występuje w takich toniach, głębokich jeziorach. Tak, że nie siedzi na dnie, przy dnie, gdzie te metale jest, jeżeli występują, no to wiadomo, że będą zagęszczenie, będzie na dnie, prawda? A ona jest nad tym jakby, więc też jej to nie grozi, skażenie takie. Odżywa się tylko mikroorganizmami w zasadzie naturalnymi, które dopiero co się też jakby nazwijmy to urodziły. W ogóle wszystkie ryby, które mają krótki żywot, są zdrowymi rybami, generalnie, nie? Tak można też założyć. Możliwe, tak. No sobie tak, nie zdążą przyjąć tej Nie zdążą, oczywiście, tak. Także wszystkie ryby, które są na przykład serwowane w takich krajach jak, nie wiem, Portugalia, czy Hiszpania, czy tam Chorwacja, mówię o tych malutkich takich sardyneczkach, nazwijmy to wszystkie małe rybki niby, nazwijmy to się nazywają sardynki. Tak, sardele bez, przecież tak Tak, dalej, bez nie? wymieniania już jakby gatunku, one zostały zaliczone do takich skali sardyneczek tych, które w sobie tak można powiedzieć, no to one są zdrowe na pewno. A u nas uważam, że sielawa jest gwarantem zdrowia i gwarantem zdrowej ryby. Jedziemy na rynek, będziemy szukać ostatnich w zasadzie już sztuk, prawda, tutaj na Mazurach. Tak, właśnie już z tego co słychać. Starło się już kończy. Od innych rybaków, tak? Mamy ostatnie dni, to są ostatnie dni już, kiedy jeszcze będzie można coś zdobyć, jakiś materiał do dalszego podchowu. Ile w takim razie dni już można określić w tym roku było? Akurat poczekał na nas rybak. Zgodził się, żebyśmy uczestniczyli w połowie. Dzisiaj w stawianiu siatek, jutro w podbiorze. Czyli ile dni można by określić, że ile w tym roku, albo średnio w ogóle dni jest możliwych do tego? Drugi tydzień teraz dobiega końca, kiedy zaczęło się tarło na Mazurach. Wiadomo, że to nie jest, że jak się zaczyna, to na wszystkich jeziorach jest tak samo. Nieprawda. To wiadomo,
że idzie ten, głównym czynnikiem jest temperatura, płytsze jeziora sielawowe szybciej się schłodzą, co z automatu powoduje, że na tych jeziorach będzie pierwsze tarło i pierwsze się skończy, prawda? Głębsze później, tak, wiadomo, głębsze i tak później, dalej. Ale przeważnie będzie to tak rozciągnięte w czasie, że ten czas tego tarła będzie trwał tyle samo, tylko że okres się po prostu przyspiesza albo opóźni, prawda? No tyle. I ty oprócz tego, że jeszcze tutaj jakby uczestniczysz z rybakami w połowie tych sielaw, jeździsz do placówek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, tak. Jeździsz do ichtiologów, pobierasz próbki. Tak, analizujemy tempo wzrostu po łuskach i tak dalej, bo sprawdzamy, jakie jezioro ma jakie możliwości wzrostowe, bo to można określić, na którym jeziorze rośnie szybciej, na którym wolniej. Później to dzięki temu możemy zaplanować, gdzie wrzucić więcej zarybić, gdzie można więcej zarybić, a gdzie będzie lepiej właśnie nie zarybiać, na przykład, żeby jednak tą populację na przykład nie powiększać z tego względu, aby miała po prostu więcej pokarmu dla siebie, bo jak będzie większe zagęszczenie osobników, to tego ten pokarm się będzie kończył szybciej w jeziorze. Dlatego takie rzeczy warto wiedzieć po prostu, żeby to było mądrze gospodarowane. O, tutaj mamy końcówkę jeziora Ryńskie, połączone, można powiedzieć, że to jest jedno jezioro Tałty Ryńskie. Wodowałem się tutaj, tak, akurat z tym slipem. 2000 hektarów, bardzo wielkie jezioro. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu sielawy, wyszło nam, że tutaj mamy najlepsze, wręcz jest turbo wzrost mamy, nie? Czyli dla porównania, sielawa, która mierzy, ile miała? 20 parę? Ta stąd? To? Średnia 24 cm i z łusek wyszło, że to są ryby w wieku 3+. Czyli według takich krzywych wzrostowych, tu jest bardzo szybkie tempo wzrostu. Czyli jest pokarm? Tak, jest pokarm, można śmiało tutaj zrobić większe zarybienia, dorzucić. Nie wpłynie to na pewno w znaczący sposób na tempo wzrostu, a możemy pomieścić więcej towaru. Można i ważny aspekt poruszyłeś, ponieważ już po wynikach badań wczorajszych, wcześniejszych, już masz pewne wnioski, tak, co do niektórych jezior. Tak, oczywiście. Gdzie przeglądałeś też księgi zarybieniowe, tak, przeglądałeś właśnie jakby wszystkie, nazwijmy to, manipulacje. Dokładnie, ludzkie na tym polega jeziorze. Praca ichtiologa i ogólnie jakiejś gospodarki planowej, prawda, żeby to miało ręce i nogi. I sprawdziłeś, że za dużo było, tak, wpuszczanej wcześniej sielawy, znaczy za dużo, no kto wiedział. Były pierwsze takie potężne zarybienia, prawda, one były w latach których? Na naszych jeziorach? Tak. 4 lata temu. Jeżeli chodzi... wtedy wpuszczano w większości jezior, żeby zbadać, tak, potem właśnie przyrost, gdzie się przyjęła, prawda? Przyjęła się teoretycznie wszędzie, ale na jednym jeziorze właśnie pod względem powierzchni zostało wrzucone za dużo, co skutkuje teraz drobną sielawą. Nie? Czyli ta sama sielawa, która mierzy 24 cm, na tym jeziorze w tym wieku mierzy poniżej 20 cm. Tak, 16 ma, nie? W tym samym wieku ta sama z tego samego materiału. Czyli tak obrazowo można to, ja to zawsze przykładam, że wpuścić jedną krowę na hektar łąki, na ile jej starczy trawy, a wpuścić na tą samą łąkę 100 krów. A wiadomo, że trawa skończy się o 100 razy szybciej, prawda? Tak jest. I to tak samo tutaj wygląda. Dobra, już zajrzamy na jeziorko. Szukanie sielawy. Kto by pomyślał, że taka przygoda mnie spotka? To bardzo małe jezioro, nie pamiętam, bo chyba 50 hektarów ma. Ale strasznie głębokie. Tak, nawet się mamy drugie też takie jezioro, też o podobnej właśnie układzie i nazywa się Głębokie, nie? Taka studnia, nie? Ale to jezioro zrobiliśmy jako jezioro typowo prowędkarskie, takie łowisko specjalne, tam nie ma odłowów. Mamy dwa takie jeziora na gospodarstwie w Mikołajkach, Innulec właśnie i Głębokie. Tylko tam sobie po prostu można powiedzieć, ryba jest odławiana metodą sportową przez wędkarzy. To jest typ jeziora oligotroficznego, tak? Tak, no to no, powiedzmy.
co robiłeś po studiach? Gdzie pracowałeś? Czym się zajmowałeś? Od razu po studiach zacząłem pracę w PZW Toruń na stanowisko głównego ichtiologa od prowadzącego wielką halę wylęgarniczą. To z tobą trzeba więcej materiałów nakręcić wylęgarniczą. O innych tematach. I zajmowaliśmy się, byliśmy placówką, nowy obiekt powstał. Brała udział w programie restytucji jesiotra naszego bałtyckiego do rzeki Drwęcy, które był kiedyś naturalnym tarliskiem tego jesiotra. No ciekawe, pokazało, bardzo pokory ten jesiot nauczył wszystkich, bo jest chyba według mnie najbardziej absolutnie wymagającym gatunkiem jesiotra do wychowu. Naprawdę pokazał wielu ichtiologów, specjalistów, profesorów, nauczył pokory. Nawet świętej pamięci profesor Coleman, pamiętam, po kilku latach prób z tym jesiotrem powiedział, że chyba zaczniemy organizować pielgrzymki do Częstochowy, żeby to zaczęło wychodzić, bo już się cieszyliśmy, że wszystko gra, je, rośnie i tak dalej, na drugi dzień połowy nie było, bo się przestraszył na przykład, nie? I nawet? Tak, no tragedia, nie? Naprawdę. No już jest to jakoś opracowane, ale jest... W sensie najtrudniejsze. Puknięcie, basen, leży. Koniec, nieodwracalnie, nie? Tak? Jest taki, no. O ja nie mogę. Dobra, wróćmy. Dobra, ale to innym razem. No. Dzisiaj szukamy. Długo czekałeś, Arku? 10 minut? Dzisiaj szukamy ślady. A to jego wina. Dzień dobry. Dobry. Rozmawialiśmy właśnie z Radziem. Możemy się pan przedstawić? Arek Piasecki. Rybak Gospodarstwa Rybackiego, Mikołajki. Rozmawialiśmy o tym, że poszukujemy cały czas teraz ślawy, że w zasadzie kilka dni mamy na to, żeby znaleźć tą, która odda jeszcze ikrę i zamiast puścić ją do natury, gdzie nie przeżyje, wsadzić ją do słojów, żeby w 80% wtedy mieć gwarancję zapłodnienia, prawda, tej ikry, a nie w kilkutysięcznych po przecinku, prawda? Mhm. I co, dzisiaj będziemy szukać, ja miałem taki aspekt poruszyć, może pytanie błahe, bo ja na nie znam odpowiedź, ale żeby wytłumaczyć widzom, skąd pan wie, że tutaj będzie jakby tylko sielawa, a nie na przykład złowi pan innych gatunków ryby, które no nie chce pan w tej chwili łowić z różnych względów, żeby też uszanować bioróżnorodność zbiornika, skąd pan wie, że tu będzie sielawa? Bo to jest jezioro Ołów, jezioro sielawowe. Za dawnych czasów też żeśmy pozyskiwali ikrę z tego jeziora. I że złowimy tylko sielawę. No bo ponieważ mamy oczka, sieci sielawowe, będziemy stawiać na takiej głębokości, co ona ma swoje tarło, co przybywa. Zobaczcie, to są bardzo delikatne. Oczka no małe. I inna ryba nie wejdzie. No tam. Gdzieś się zapruszy, może tam płotka mała, czy tam okleja, nie? Ale tak szczupak, większe sandacze nie, na przykład, nie, one się odbiją od tej sieci. Sandacze to nie ma na pewno. Ale generalnie, nie? Nawet tak ogólnie, przy sielawowych w ogóle tak, połowach się odbija, no bo to, jest to się gęsta, trochę gęsta, wyklusza. Tak, nie ma możliwości, żeby tu inna ryba by tam utknęła w sieci. I tutaj też zna pan, rozumiem, miejsca, konkretne głębokości, gdzie w tej chwili ta sielawa z głębszych warstw, prawda, tak, będzie na tych płytszych szukała miejsc, żeby tą ikrę gdzieś tam ewentualnie chcieć złożyć. Tak, tak. No znamy takie miejsca, bo to zawsze już trochę parę lat pracuję i jak ze starszymi rybakami się pracuje i trzeba tylko ich obserwować. No i się widzi te miejsca. Kiedyś tam się patrzyło na kierunek, na brzegi, drzewa, to budynek, to, a teraz mamy echosondę, co nam jeszcze ułatwia sprawy. Ale echosonda do rybactwa późno chyba przyszła, co? W sensie szybciej zaczęli wykorzystywać wędkarze, mi się wydaje. No rybacy to późno, ale tak. Ale tak. Też macie cały czas wiedzę własną, potrafiliście na azymutach. No właśnie, azymutach drzewa czy budynki. Tak. No, tak, spojrzeć jak starsi rybacy tak na fale, zawsze przekazywali i mówili, tu drzewo, tu budynek, tu tak, i tak żeśmy się sygrowali tym, nie? Na tym jak się stynka zachowuje pewno, czy inne ryby? Też. No. Dobrze. A jeszcze mam pytanie, na pewno wędkarze też mają pytanie. Pan jako teraz rybak, prawda? Tak.
co może łowić generalnie? Co teraz w ogóle odławiacie w jeziorach mazurskich, że tak się wyrażę, do klienta, tego, który by chciał sobie kupić rybę gdzieś tutaj w sklepach rybnych czy cokolwiek? Czy w tej chwili odławiacie w ogóle jakąkolwiek rybę w tym zakresie? No na innych jeziorach, jeziorze Bełdan, Mikołajki, Tałty Ryńskie, odławiamy szczupaka, sandacza, konia, leszcza. Do jakiego czasu to będzie? No tu u nas w gospodarstwie mówimy do 1 stycznia. Aha, potem zostawiacie rybie odpocząć, tak? Tak, tak, tak. Czekacie jakby na tarło? I potem zaczynamy swój okres odłowów, jak już zaczyna tarło szczupak. Pozyskujecie, żeby wytrzeć szczupaka? Tak, tak. Robicie to na przeżywalnościowej rybie, czy zabijacie tarlaki? Wypuszczamy z powrotem do wody, tak. Są gospodarstwa jeszcze, które stosują na martwej rybie, niestety, ten zabieg. Tym bardziej szczupaka, to jest bandytyzmem ogólnie na moje. Bo... Tak? Tak, no bo tak uważasz? Szczupak w trakcie tarła, samice przede wszystkim i tak dalej, tam ani nie ma mięsa, są pozbawione absolutnie wszystkich wszystko idzie w ikrę, to jest bezwartościowa życie, ryba. Nie? W rozwój życia, nie? W rozwój ikry przede wszystkim, nie? I tym bardziej zabieranie takiej ryby, która jest chuda, kompletnie, przecież na szczupaku nie ma nic mięsa, na samicach i tak dalej. I ani to się nie daje do jedzenia, a zabiera się naturze coś, co można pobrać i spokojnie szczupaka wypuścić z powrotem. Nie ma problemu dzisiaj jakby z kondycją wypuszczanych szczupaków, prawda? Robi się to w anestetykach. Nauka poszła do przodu, ta ryba jest osypiana, ona nie szaleje i tak dalej, więc to jest... My nawet jeżeli samice lecą i jesteśmy w stanie to zrobić, to ja już robię tarło nad wodą i od razu są wypuszczane ryby. Jeżeli gdzieś jest dalej, wozimy, no to ryba przyjeżdża w basenie na żywo, jest wycierana w wylęgarni, wypuszczana, wyjeżdża z powrotem do jeziora, nie? Więc... Zawsze ichtiologia jest przy połowach takich tutaj właśnie... Staramy się tak. Tak, w Mikołajka staramy się, żeby był, nie? Bo to też kwestia... Przy pozyskaniu ryby do tarła zawsze ichtiolog, tak? Tak, ale tak robicie, tak stosujecie. Tak, ale mamy też, no też są takie sytuacje, że właśnie i to lepiej tłumaczy wędkarzom, którzy dla nich jest złem to, co my robimy i tak dalej. No. A jest, jednak ten kontakt jest lepszy przez ichtiologa pod względem naukowym z nimi. Żeby nie wszyscy wiedzą, ja no powiem nie, szczerze, że nie. Mimo jest, tego, że... jest cały czas taki, że rybactwo to jest tylko bandyterka, wyciągnięcie, takie mięsiarze i tak dalej, ale rybactwo w dzisiejszych czasach to A macie jest, tutaj pozwolenie to na to, żeby... Oczywiście, bez pozwolenia od marszałka województwa... A uarka powinna być za siebą, podejrzewam. Bez pozwolenia... Czyli to nie jest tak, że sobie przyjeżdżacie po prostu nie, nie, na jezioro? Nie, łowienie jakichkolwiek tarlaków w okresie ochronnym potrzeba, wymaga pozwolenia od marszałka województwa. Jest decyzja, jakie jezioro. Tak, ile kilogramów, jakiego gatunku. I teraz poszukujecie sieje i sielawy. Tak, ale czy my piszemy z automatu na sieje w razie, jakby się trafiła sieja, czego raczej się nie spodziewamy. No, ale jeżeli by się trafiła, to musimy mieć na to pozwolenie, żeby ją mieć w ogóle, nie? Aha. Więc... I też jest traktowana wtedy jako skarb, rozumiem, tak? Tak, oczywiście, ale jest na razie jest dużo, dużo rzadsza od sielawy. Już, nie? Tak? Dużo już, badań. Znaczy, już jest proces ginie wdrożony, żeby... Chcesz powiedzieć, że ginie ta ryba? Ginie. Tak jak sielawy już opanowaliśmy w Polsce, jest na tym poziomie 200 ton od wielu, wielu lat odłowy, no to on sieja, to jest tragedia, nie? Po prostu, więc... Dobra, jedziemy na wodę. Jedziemy na wodę. Piękne szczupaki? Tak. Podejrzewam właśnie wyhodowane na sielawie. Czyli tłuste takie? No. Ale co, zdarzają się ponad dyszki? Tak. Tak? Tak. My tutaj mało co łowimy, nie? I tak dalej. Ale wędkarze. Tak? Że spotkanie... Bywają te spotkania. Konkretne. Gruby, bardzo tak, bardzo wysoki. Tak, no stoi, no może... Tak, no,
Jak trafi ławice, tak, jak trafi ławice, to nie musi tak szukać, nie musi czyhać, polować. Nie, tak. Maratończykiem nie jest. Ale szczupak w ogóle nie jest maratończykiem, nie? On to zgina się i już nawet wylęk, nie? Pokazuje, tak, że potrafi się tą eskę zgiąć, tak, nie? I strzelić, nie? On się w miejscu nie obkręci tak na przykład, nie? Tak. On musi opłynąć i tak dalej, nie? Specyficzna ryba, też widać to od razu po tej płetwie grzbietowej, ma przesuniętą chyba z wszystkich gatunków najdalej, prawda? Jak, że ma być większa płetwa po prostu startowa, tak, nie? Po pierwsze, po drugie, żeby się pozwoliła też wygiąć, nie? Ale przez to ma tych ostek dużo w kręgosłupie, bo między, tak to by... Między mięśniami ma. Tak, musi to coś podtrzymywać, nie? Ten mięsień. Więc tam ma bardzo dużo tych trójkącików, jak ja na to mówię, nie? Tak. Ostek podtrzymujący. Jaką mamy głębokość? 9 metrów. No, ja na nich czekałem gdzieś tam i oni właśnie gdzieś tutaj stawiali. Taka była mgła i to 4 ludzi na zamek. Małe jezioro faktycznie, ale ładne, uruchliwe. Zobaczcie. To połowę siatek znikło, a drugą połowę wyciągnęli na trzciny, nie? Specjalnie, kuźwa, nie wiesz. Drugiej nocy czekaliśmy, już pilnowaliśmy, nie? To było zmarnowane, to było zmarnowane. Z kolego skorzystałem się. Tak. I po tym PZW Radziu co robiłeś? Później przeszedłem na Mikołajki, na gospodarstwo rybackie Mikołajki. Już zostałeś ichtyologiem, tak? Zająłeś się głównie wylęgarnictwem, tak? Tak, głównie naszym wylęgarnictwem i gospodarką rybacką tutaj, prowadzeniem ksiągi, tymi zarybieniami wszystkim i tak dalej. Tak jak w Toruniu w PZW pracowałem tylko na wylęgarni, byłem odpowiedzialny tylko za wylęgarnię, to tutaj i za wylęgarnię i już za gospodarstwo, i za gospodarkę, nie? Tymi rybami, pod względem jezior właśnie. Czyli w jednym robicie rybołówstwo i rybactwo, bo to też trzeba zaznaczyć, prawda, że... Tak, że nie mylić przypadkiem właśnie rybactwo z rybołówstwem, nie? Że rybactwo teraz to jest bardzo obszerne pojęcie, co to jest. To nie jest tylko wyciąganie ryby, to jest całe uprawianie, można powiedzieć, działki. No i też reakcja na to zmiany klimatu, na to wszystko, co w tej chwili, bo wcześniej jakby nie było pod tym kątem aż tak bardzo... No była ryba, prawda, wszędzie wszystko dobrze funkcjonowało, jeziora żyły, tak? Nie było zanieczyszczeń. I zostało to zakłócone. Dość poważnie przez człowieka na przestrzeni tam 30 lat. Najwięcej się wydarzyło. Tak, najwięcej. Takie to życie, bo ty, żeby tutaj też pomóc, musiałeś przyjechać z innej miejscowości, tak? Ile kilometrów? 200 km. To ja was pobiłem. No tak. Ile? 450. Tak. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wypuścić dolną linkę. Sieć jest tak ułożona, że tworzy taką jakby firankę. A jednak mogłem wam pomagać wiosłować. Nie? Radek, usiądź tam. Tam z tyłu, na ruch. O, pięknie. Pięknie, panie Radku. Agnieszka będzie zadowolona. Jeżeli w dobry sposób jest wypuszczona dolna linka z obciążeniem, to górna idzie sama, należy tylko kontrolować, żeby się nie odwróciła, nie przykręciła i żeby spława za spławą szła. Kiedy ustawimy to tak zwana stopa,
sieci sielabowe nie mają obciążenia dolnej linki, tak? Nie, czy macie obciążoną? Nie, nie mają. Nie, 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 to musi być bardzo delikatna. Kolejna stopa. Bardzo delikatna. Taka firanka, w zasadzie nienaprężona, żeby sielawa mogła w nią wejść, prawda? Tak. Wczoraj, kurwa, kataklizm, nie? Zobacz. No. I zobacz, i dokładnie się zaczęło, jak żeście podnosili. Bo to na filmiku wczoraj oglądaliśmy. Jesteście w połowie pierwszej siatki i się zaczyna, nie? No, opowiadamy o tym, że wczoraj był Mordor, tak zwany, tak. Armagedon. Mocny wiatr. Odwiązuje coś tutaj, Jarku? Nic. Dać opisana sieć. Spława. Pierwsza idzie stopa. Początek. Potem spława. Ale my w szkole rybackiej też mieliśmy określenie stopa. A szkoły gdzie to uczyłeś? W Sierakowie się uczyłem. A, w Sierakowie. Dawno? No ja jestem 7-4 rocznik. Bo z Sierakowa też mieliśmy asów w Giżycku. Tak? Tak. Właśnie nie pamiętam nazwisk, nie? Ale dobre asy, czy... Asy do Giżycka w nagrodę. Aha. W dupę dostać? Przysłowiową, w sensie... Nauczyć się życia? Życia chyba, no nie wiem. Pierwszy raz na Mazurach? Pierwszy raz. Komu zależało szkoły skończyć, tak? Ja poszedłem tam z pasji, mnie interesowały ryby, biologia. Nie pracowałem w zawodzie, no łowiłem i z rybakami na morzu i w Czaplinku, na Drawsku i praktyki w Miliczu miałem, też akurat sobie szanuję. 12 ton pszenicy wrzucałem codziennie do jednego stawu. A, trzymasz, dobra. Zobacz, i weźmy teraz w takiej siatce bałagan na łódce, nie? I tak dalej. No, to jest, nie, źle uszykowana sieć, nie ma prawa się sama rozkładać. Tak jak tutaj widzicie. Ona się sama rozkłada. Oczywiście Radek musi kontrolować górną linkę i dolną odsuwać drugą ręką ku dołowi. A rybak pamięta, gdzie sobie uszykował stopy i rzuca stopy nakierowując tam, gdzie tą toń, którą dokładnie chce zbadać w poszukiwaniu sielawy. Zobaczcie, przepiękne jeziorko, nieduże. 40 metrów głębokości. Taka studnia to jest, nie? Tak. To małe. Temperatura wody, uwaga, ile tutaj ma? 5,5 stopnia. Wczoraj na Tautach, przy tym wietrze, przy tym mieszaniu się wody i tak dalej, czyli wymieszaniu nawet z tych dolnych partii, nie no, oczywiście nie tam jakiś z głębin, ale z tym metalimnionem to już chyba tak, tak? Tak. No się miesza teraz intensywnie w takich wiatrach, nie? Tak? No, przypominamy, jezioro ma trzy warstwy wody. Epilimnion, metalimnion i hypolimnion na dole. Dobra. Nie wiem, jak ja to zrobiłem w ogóle, Areszku, ale...
czułem twój wzrok na moich rękach i chyba wiesz. Ale piękna woda, zobacz jak widać łuski, nie? To... Tak. Piękne miejsce. O, teraz ze słońcem i będę zakrywał sobą wiatr. Super. Urokliwe jeziorko. A jaka tu jeszcze ryba występuje? Sielawa, sieja, to tak... Lesz, lesz bardzo duży. Właśnie, tu lesz. Jest, nawet ponad... No i szczupak na pewno trójki, jest. Czwórki. Tak, szczupak duży. Lin ładny, piękny. Tak, to też by szło jak okej. Okay. Ładne. No. Półmetrowe okonie tutaj pływają? Półmetrowe? No na pewno. Chodź tutaj. No pamiętam, lina też jest właśnie piękne. Nie myślałem, że na takim, że tutaj przy mnie takiego litoralu nie ma, gdzie lin lubi, nie? Bo to jest od razu głęboko. A się okazało, że takie byki. Poszukujemy sielawy. Dla tych, których wcześniej nie było z nami, poszukujemy sielawy, żeby zdobyć materiał zarybieniowy. Żeby utrzymać w zasadzie gatunek. No jest chyba trochę tak, że to nie jest tak, że łowicie sielawę potem latem, którą jakby zarybiliście, potem mieszacie te genotypy, rozumiem, pomiędzy jeziorami, tak? No starami się nie mieszać. Ale nie, ale jeżeli, przypuśćmy, jest jakaś forma, która teraz z twoich badań stwierdziłeś, że jest już mała w stosunku do swoich przerostów i tak dalej w danym określonym wieku, to wtedy już zaprzestajecie na przykład krzyżówek z tych... Jak najbardziej, no bo dla nas jest na środowisku coś, co jest jakoś... w jakiś sposób uszkodzone, czy genetycznie, czy coś. Jest absolutnie niepotrzebne, prawda? I wtedy wpuszczacie do tego jeziora po prostu inną formę, tak? Z innego, materiał z innego na przykład jeziora, tak? Tak, tak, innego, bo jak ci starzy rybacy mówią, że krew trzeba mieszać. Tak, że trzeba wymieszać czasem, nie? Ale też mały przyrost może być spowodowany tym, że mało pokarmu jest, prawda? Na przykład, tak. I wtedy co? Zmniejszacie troszeczkę zarybienie, żeby zobaczyć, czy ona urośnie, tak? Oczywiście. W mniejszych ilościach wtedy ona jest? Czy to nie jest tak, że teraz w tych czasach na jeziorówce jednym z głównych czynników to jest w ogóle wydajność jeziora, pokarmowa wydajność? No jest to też warunek wydajności, jeżeli chodzi o zwierzę ryb, nie? No tak, tak, to się łączy, ale właśnie mówię to dlatego, że niektórzy, którzy zarządzają na przykład zbiornikami komercyjnymi, czy chcą uszykować takie dobre jezioro dla wędkarzy, zarybiają, no ile się da, wszystkim no najlepiej. To jest podejście, nie? Ryba karłowa cieje. To jest pojemność. Zakończyliśmy, słuchajcie, wstawianie. To, co jest charakterystycznego przy wstawianiu sieci sielałowych, to to, że trzeba z samego rana je podebrać. Chodzi o to, żeby ta ryba była przede wszystkim żywa, panie Arku, prawda? Tak. Nie ma takiego przypadku, że wy możecie sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, jutro będzie jakieś załamanie pogody, będzie minus 10, śnieg, a pan sobie powie, dobra, to ja następny dzień pojadę po tą sieć. No to już tylko wtedy na patelnię. Nie, jak będzie minus 10, to musowo nawet no. Tak, no bo w kolesonach to trzeba zbierać, proste. Bo sieć nie może zostać, bo sieć w maźnie i ryby łowi. No właśnie. I ryba niszczeje, a bywa tak, że na przykład tak... Wędkarze robią psikusa dla rybaków,
tak, przewezną sieci, wyciągną na głębszą wodę i myślą, że nam wielką szkodę zrobią. Oni nam szkody nie robią, tylko sobie i dla ryby. Bo my nie znajdziemy już na głębinie tej sieci i kotwić kotu, bo nie wiemy, gdzie jest ta sieć. Oni którzy tak wciągną na 30-40 metrów. Robią wam takie przypadki, tak? Robią, bywają. A siatka łowi cały czas, nie? Siatka łowi. I ryba gnije. No. Ryba gnije. W zasadzie no, nie powiem, że jakąś tę eutrofizację powoduje generalnie i tak dalej, ale faktycznie psuje się jakaś tam część wody, zależy jaka to jest siatka i na jakim jeziorze oczywiście. No nikt korzyści z ekologicznego punktu widzenia bzdura totalna, bo żyłka wędkarska, przypuśćmy czy nylon i tak dalej, to kilkaset lat się degraduje w środowisku, o czym też właśnie nie wiadomo. Żyłka najdłużej otwoli, nie? Tak, dłużej otwoli. 600 lat podobno, nawet niektóre... Tak? I wtedy wy macie jakby, nazwijmy to, kłopot, tak? No mamy kłopot, no bo sieci nie mamy, a ryba się łowi, wchodzi i gnije. Jak się łowiło, odławiało się stypkę, to właśnie w tym wychodziło wtedy, najczęściej nie? Wychodziły sieci z tej głębokiej, głębokiej wody. Aha. Nie, stypkę się łowi na wodzie głębokiej, nie? I wtedy ewentualnie mogliście znaleźć w ogóle taką starą sieć. A w matni. Nie w wodzie. No. Na skrzydle czy w matni wychodziło. Chciałbym poruszyć parę spraw. Przytrzymam wam jeszcze, was jeszcze trochę. Jakby też jestem rybakiem niepraktykującym. Natomiast wiem, w jaki sposób się, no też to się stało z naszymi jeziorami i tak dalej, na co wpływa wiele czynników, ale pod kątem jakby sieci, bo ostatnio się też zastanawiałem. My w zasadzie nie stosujemy sieci w Polsce, które niszczą niszczą jezioro, w sensie takim, że dewastują jakieś połacie tarlisk, czy dno na tyle defraudują, że tam raczej pomagają wręcz, i to będzie chyba kontrowersyjne troszeczkę, ale jeżeli jest jezioro, które jest użytkowane przez tego rybaka, czyli tego rolnika, i przejedzie takim niewodem na przykład raz na dwa lata i wzruszy te osady denne, które są na dole, to tam zaraz pojawiają się mikroorganizmy, żyjątka małe, tam wraca życie. Wody są zabezpieczone, nie? Na dole grzęzami żeby właśnie aż tak mocno nie ryć tego przecież i tak dalej. I też nie wody się stosuje w odpowiedniej porze roku, kiedy można, a nie, że to cały czas to chodzi przecież. No niektórzy mają takie wyobrażenie, że to jest jednak kusownictwo, nie? Że jakby rybacy odławiają bardzo dużo ryb. To tak właśnie nie jest wcale. To nie jest tak, jak wszyscy myślą, że się ogrodzi dookoła, zagrodzi się siecią. Ten ściągnie się i wszystko się złowi, co tam jest. Nieprawda. Ryba doskonale czuje i słyszy, że się zbliża. No, oczywiście. Pułapka, nie? Ja potem takie linią tutaj... naboczną, tak, reagują stada. W życiu będąc na niewodzie i wychodzą skrzydła z niewodu i tam były dwa leszcze. Ja mówię, ale będzie, nie? A rybak mówi, to są ostatnie, które nie zdążyły uciec. I rzeczywiście nie było nic. Nie było nic. Stado uciekło. To mówię tak, że to są ostatnie, które nie zdążyły uciec, nie? I tak było, nie? Ile jezior w tej chwili jakby gospodarujecie tylko pod względem, nazwijmy to takim gospodarczym, tak? Czyli opiekujecie się, zarybiacie, tam rozumiem, że krzeźliska wsadzacie, tak? Co jeszcze robicie? Wszystkimi jeziorami. Pod względem zarybień są wszystkie jeziora zarybione, nie? A i z ilu jezior jest teraz jakby gospodarczy, nazwijmy to odłów, a z ilu wędkarski, nastawiacie się na wędkarzy? Gospodarskie to tałtyryjskie. No, głównie szlakowe jezioro odławiamy, nie? A boczne to są dla wędkarzy. Tak, i dwa są specjalne dla wędkarzy. Jezioro Głębokie i Nurec. Odwróć się, Arku, tak, żeby miał światło z tamtej strony. Czyli... dwa są gospodarczo użytkowe. Trzy takie regularnie, nie? I tam jakby nie ma możliwości wędkowania na nich? Jest jak najbardziej. Czyli na wszystkich macie możliwość wędkowania? Na wszystkich. A użytkujecie gospodarczo dwa? Trzy. A ile jest dla wędkarzy? Wszystkie. A ile to jest? To znaczy poza naszymi dwoma jeziorami, które są w rezerwacie. No tak, no zrozumiałe. Które my użytkujemy, bo no tak do tego nas zobowiązuje racjonalna gospodarka rybacka, którą mam wpisane w operacie. Tak. I tam nie można wędkować i my tam raz na 3 lata robimy odłów kontrolny niewodę, bo nawet tylko nam pozwala, mamy tydzień na to i to jest to prawie zima, kiedy już nie ma tam pasma wodnego i tak dalej, więc teoretycznie poza tymi dwoma jeziorami, to jest Malinówka i Ogrodowe, to wszystkie jeziora, które mamy, to jest 11 mamy jezior, to są dla wędkarzy udostępnione, nie?
Ale jaja, no znaczy mówię jaja dlatego, że... Są niedoceniane, bo wszyscy wędkarze są źli, że na tym mikołajskim bełdanach i tortach ryskich jest ta gospodarka rybacka i oni tam chcą wędkować. A nie spróbują na tych ościennych jeziorach, które są nieruszane. Nie? No tak, rozumiem. Nieruszane. A tam jest naprawdę... Ogólna opinia w internecie jest jakby taka, nie? Tak. Że jakby to, że nie ma ryb, to jest fakt. W sensie nie ma takiej ilości, jak były w latach 80. No nie. Nie wiem, czy jest w stanie to wrócić po prostu, nie. Bo... Środowisko na to nie pozwala. Środowisko właśnie. I teraz miejmy do siebie wszystkich pretensje o to, że nie ma tych ryb. Po prostu, ja tak uważam. Oczywiście, z takiego założenia tak. Wychodzę, tak? Korzystam z natury, ale też robię coś, cokolwiek, żeby jej zwrócić, tak, nie? No, tak. Owszem, nie można porównywać, bo teraz się zafiksowałem, mam to fundację i jakby się staram większą skalą pomóc środowisku i też zrozumieć to środowisko, ale taki... no, po prostu jako ten człowiek, który nie ma tej fundacji i tak dalej, no też i w domu segreguję i nie wiem, nie kupuję rzeczy, w ogóle regionalnie też kupuję. Musimy się jako społeczeństwo, jako ludzkość obudzić po prostu, nie? Trochę tak, bo bardzo nie dajemy nic, a wszyscy, nie zostało, nie? Wszyscy czerpiemy z tych jezior, wszyscy... No dokładnie, z wszystkiego, z całego środowiska, nie? Rybak, jest taki rybak w ogóle, który, nie wiem, ma taką gospodarkę, gdzie czeka, aż natura sama mu urodzi i będzie sieci wstawiał i przecież on na drugi sezon nie będzie miał jakikolwiek... Rybacy to jest jak ogrodnictwo, że na przykład wyhodować dużą kapustę, to trzeba na grządce wypielić. I tak samo jest z jeziorami. Jeżeli jest za dużo czegoś, to wtedy trzeba odłowić, zrobić miejsce, później są przyduchy, później to nie rośnie, nie ma pokarmu, nie ma tlenu i tak dalej. To jest też, jezioro to jest też jakby można powiedzieć uprawianie czegoś takiego. No i ja bym chciał... Jeżeli chcesz plony, to trzeba to dokładnie przygotować wszystko. Apel dla wędkarzy, ja bym chciał, czy fundacja, czy pod patronatem fundacji zarządzać jeziorem w taki sposób, żeby od początku wszystkie procesy pokazać, tak. W jaki sposób można teraz jakby przejąć wodę, którą chce się opiekować, no. I na czym polega teraz, od czego zacząć? Inwestycja, nie? Że tak się wyrażę, w to, żeby tam powstało życie. Oczywiście. To analiza by musiała być tego, co tutaj mamy. Począwszy, już nie mówię o samych rybach, ale o jaki jest pokarm. Głównie ile, pokarm. Ile jest tego, tak. Żeby, stan wody. Tak, żeby zacząć planować, to wiele, wiele czynników trzeba sprawdzić, jakby tak, że dostaje się jezioro i teraz co dalej, nie? Czy operat pisany na takie jezioro może być... że przypuśćmy, że ja teraz biorę jako fundacja jezioro, chcę nim zarządzać, chcę też jakby pokazać innym, jakie to jest zarządzanie, prawda? Zgłaszam się osoby chętne, bo chętnie taki projekt mógłby być zrealizowany, no ale są potrzebne na to środki. Albo wspólnota kilku, żeby takie coś zrobić. Tutaj podejrzewam, że z pomocą ichtiologa, czy też Radosława, czy też Instytutu. Ale żeby pokazać właśnie. I co? Ja bym przede wszystkim na początku faktycznie zarybił na podstawie tego, co pokazuje jezioro, co woda pokazuje, jakie tam ryby generalnie mogą żyć, co można ewentualnie odrodzić. Trzeba by do jakichś starych ksiąg spojrzeć, tak, prawda? Podstawa, mieć, żeby zachować to, może jeszcze ewentualnie taki robione. Stan wody, że jak się miętus na przykład gdzieś tam przyjął, prawda, czy coś, to żeby kontynuować w ogóle tego miętusa, to nie jest tak, że chcemy wędkarstwo sumowe, wpuścimy kupę suma, no nie, tak nie poradzimy działa. Sobie z sumem tak, chyba nie, dzisiaj, tak, nie? To tak nie działa, nie? Dokładnie. Potem zostawiłbym, zamknął to jezioro na 2 sezony, może. I zobaczyć. I sezon może być za krótki, zależy czym będę zarybiał, jakim wylęgiem. I potem zobaczyć, jak się sama też, nazwijmy to, przyroda, natura wyregulowała. I wtedy zacząć, nazwijmy to korektę i określić cel, w jakim celu może być wykorzystywany dany zbiornik, prawda? No oczywiście, co możemy. Czy będzie zrobić, tam produkcja dla można, takiego nie? gatunku ale... lepsza, czy taki gatunek lepiej tam będzie się zachowywał i tak dalej, tak dalej, tak dalej, prawda? Dokładnie tak jest. I wtedy ewentualnie zarybiać, odławiać to, co jest za dużym pokarmem, ewentualnie, tak? Co, albo co bierze pokarm temu gatunkowi, na którym nam zależy. Na tej zasadzie. Płyniemy z powrotem, słuchajcie. No. Pozdrawiamy was, zobaczcie z tej scenerii. Na ciepłą zupę. Na ciepłą zupę. Ale dzisiaj nie jest przyjemnie, dzisiaj jest elegancko. No, mimo tego, że wiadomo, że ubrani. Ale wczoraj to mieliśmy po nosie. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.